Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w RTL Ski Jumping 2007 i kontynuujemy sobie naszą karierę. I odbyłem pomiędzy odcinkami sobie ponownie trening, tak jak to było poprzednio. Ale tym razem żałuję, że nie nagrywałem tego treningu. Brakło mi jednej dziesiątej punkta, żeby przebić tą... Miałem 64 zdobyć, miałem 63,9. No i nie dostałem tych 40 punktów do rozdania. Nie dostałem. Brakło mi jednej dziesiątej. Naprawdę. Także, no, trudno. Lecimy konkurs. 1000 euro. O, jak smarowanie poszło fajnie. Amatorski Puchar Narodów. No i tym pucharem sobie skończymy już tutaj ten sezon. Norwegia. Trondhilden jakieś... Nie, Trondheim. Trondhilden, co ja w ogóle wymyśliłem. Ojej, kogoś ma różowe narty. Nie. Gdzie jest moja myszka? Ojejku, jak szybko chodziła, na niej nie widziałem. Nie biorę udziału w sesji treningowej. Ja nie muszę trenować. Ja już pokazałem klasę na treningu zwykłym. Już tutaj się nie muszę kompromitować. Czyli to jest tak jakby puchar drużynowy, żeby Polska wygrała znowu. Wygrała lub i nie. Muszę dość mocno skoczyć, żeby mój kraj wygrał. Nasz kraj, haha. Ten skok był słaby. Także on raczej tutaj wygranej nie wróży. Ale może następny będzie lepszy. A będzie na pewno. Ale wiatr raczej na to nie wskazuje. Oho, no to nie będzie. Spóźniłem wybicie. Jego kubuja. Ale lepszy skok. To dalej bez telemarku. 102 metry. No, trzeci jakoś tam byłem w tych takich tych. No i Polska na trzecim miejscu. Średnio, średnio bym powiedział. Przydałoby się teraz, żeby była trzy razy na pierwszym. 3000 euro zarobiłem. No nic, trening sobie puścimy już bez tego dodatkowego. Po prostu trenuj. Niech tylko tą wagę zbije. I lecimy. Smarowanie. Oh yeah. Amatorski Puchar Narodów. Vikersund. 185 metrów rekord, skocznia 207 metrów. Norwegia, o! To jest coś potężnego. Tutaj będzie się lecieć, lecieć i jeszcze raz lecieć. Tutaj sobie weźmiemy już udział w sesji treningowej, gdyż nie odbyłem sobie treningu, także nie wiem... O, wiatr z przodu! Także nie wiem, jak się tu skacze, więc sobie przetrenujemy. Super wybicie. Ojejku, jaka głupia skocznia, cały czas się leci nad ziemią zaraz. Chyba tak średnio mi poszło w tej treningowej. No nic, słaby ten wiatr z przodu, ale jest, przynajmniej z przodu, nie z boku. Nie kiwa mnie tam na boki, przez niego przynajmniej. No to, żem pokazał. Pokazałem sobie w umiarze. No super. Beznadziejny skok. Beznadziejny. To w tym pucharze można zapomnieć już. 145 metrów, co? Taki kolos, a ja 145 metrów skaczę. O, porażka. O, wiatr się wzmocnił, mogę coś jeszcze zdziałać, chociaż nie, już osłab. Długo się nim nie nacieszyłem. Oj, znowu przedobrzyłem. Przynajmniej jest telemark. Porażka. 157 metrów. No poprawiłem, ale... Co trzeci? Jaja sobie robicie? Dalej... Co? Dalej się utrzymujemy na trzecim miejscu. Na szczęście tamtym nie idzie tak dobrze, bo raz mają takie, raz takie miejsce, więc nie mają tego maksimum punktów. Nie jest tak, że ktoś cały czas po 400, więc nadal mamy szansę na pierwszą pozycję. Ale to wszystko zależy ode mnie. 1500 euro zarobiłem. Ukończyłeś konkurs prędkość najazdu minimum 95 km na godzinę. Blokowałeś narty, blablabla. Ukończyłeś konkurs prędkość najazdu minimum 110... Ile miałem tam prędkość? Wow! Co najmniej 135, odblokowałeś rękawice. Twoje zaangażowanie w walkę z eksperymentami na zwierzętach sprawił, że zyskałeś sporo sympatii, popularność plus 2. Oh yeah.
Trening, walimy też taki na byle jaki, teraz na szybko. I lecimy, konkurs. Za chwilę mi będzie brakowało hajsu. Jak będę tak na trzecich pozycjach kończył, będę musiał pozwalniać tutaj panów od smarowania i tego wszystkiego. W rezultacie, jak będę tak skakał. Ojejku, śnieg pada. Śnieg spadł. Nie biorę udziału w sesji treningowej, to mi się da później. To nic nie daje. No to się okaże, że skoczę jeszcze gorzej. He, da się? Dobra, Lara skoczył 81 punktów. Wiaterek taki delikatny, więc on mi tutaj nie będzie przeszkadzał. Co ja zrobiłem? Nie no. Popatrzyłem się na prędkość u góry. Chciałem sobie popatrzeć, jaka jest. I nie, to jest jakaś porażka kompletna. Chciałem zobaczyć, ile będzie tych kilometrów na godzinę. A teraz już sobie na to nie patrzyłem i jest na zielono. Okej, chyba dobrze skoczyłem. 107 metrów. No i trzeci. No i Polska nadal na trzecim miejscu, tylko teraz już miała jeszcze mniej punktów, ale się utrzymuje na trzecim ogólnie. Ojej, no to już na pierwsze miejsce nie ma szans, bo Austria za bardzo tutaj się ugruntowała. Ale smutek. 1500 euro. O, dobrze, że skarpety mi sprzedali za 7000. Bym ja na trening nie miał. Za chwilę. 13 tysięcy. Na skarpetach zarabiam. Super skoczek. Dobra, smarowanie. Lecimy ostatni. Kończymy to tak, tak beznadziejnie. Bad Mitterndorf. 203 metry skocznia. No, to tutaj też powinien polecieć dalej, co? Ale pewnie będzie 140 gdzieś. Ojej. Wezmę sobie udział w tej treningowej. Poćwiczę, no. Ojej. Ojoj, jak to szybko było. No kurczę, chyba się wywaliłem. No, nie wiem, czy to mi uznaje, wywaliłem się, czy nie. Bo tak troszeczkę mi się tutaj ręka powinęła. Ale w treningowie jestem drugi, także fajnie. Okej, to teraz już to prawidłowe. Ops. Ciskamy. Super, oh yeah. Tak powinno być za każdym razem. Jest. Bez telemarku, ale jest daleki skok. 108 metrów na godzinę. Co? Co to jest w ogóle za prędkość? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Metrów na sekundę? Nie. Co? Nie na sekundę, gdzie to? Nie, kilometrów na godzinę. Okej. Wow. 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 Nawet się tak matizem nie rozpędzam. 165 metrów. Słabo. Ale pierwszy jestem. Ale co z tego? Teraz Polska była na drugim miejscu i wróciła na trzecie. Czyli jesteśmy na podium. O, tu już jakieś deski powrotem, ale już takie widać. Tu już pierwsze miejsce już jest takie profilowane. Drugie nadal równa się z trzecim, ale już są numerki. Jest dobrze. Na trzecim miejscu stoi Lech Lewandowski. Co? Gość jakiś z 30 pozycji czy coś, z 30 numerkiem. Dlaczego nie ziomek w złotej koszulce? 5000 euro zarobiłem, bo byłem pierwszy, haha. Twój kraj ukończył amatorski Puchar Narodów jako trzeci, hoho. Gratulacje, zdobyłeś wystarczającą ilość doświadczenia, aby awansować na kolejny poziom. Otrzymujesz kilka punktów siły, rozdziel je na dwóch następnych ekranach. Ha! Technika podejścia, technika lotu, lądowania. Podejścia sobie wywalimy trochę w lotu i resztę w lądowania, tak stopniowo będziemy, ale najwięcej w podejścia. No i tutaj już ładujemy na 100. I teraz już możemy umiejętność negocjacyjnej dać, bo już popularność mamy na 100.
Okej, okay, znowu skarpety. Mi się trzy razy pod rząd mi skarpety sprzedali za 7000. O, to świetne. Dobra, terminy wyjazdów. Jak ja tu miałem ten? Anuluj ranking. Puchar świata, następny turniej. Amatorów. Puchar RTL Mix, byłem ósmy. 49 Games, byłem drugi. No to ten, o ten by się przydało, RTL Mix poprawić. Ile tu było spotkań? 4 tylko. No to to by się przydało jakoś poprawić. Kończymy sezon. Jeden, osiem, dwa, trzy. No, nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Wiek 19 lat. Dobra, zakończ. Osiągając pierwsze miejsce w świątowym rankingu, zakwalifikowałeś się do Ligi Profesjonalistów. Okej. Sezon jest zakończony. Czy chcesz rozpocząć nowy sezon? Oczywiście. No i teraz taką mam zajawkę, żeby pomiędzy odcinkami poprawić sobie puchar RTL Mix na pierwsze miejsce, a później sobie lecimy elegancko na Ligę Profesjonalistów. Także chyba sobie tak zrobimy. Ale już nie będę nagrywał tej Ligi Amatorów, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, kiedy to już będziemy sobie grać w lidze tych super fajnych profesjonalistów.